Hejka, kochani! Witam was dzisiaj z domu, bo mnie zasypało, słuchajcie. No patrzcie, co się dzieje. Jest pełno śniegu, jest ponad do kolan śniegu u mnie. I nadal sypie i zapowiadają, że ma do jutra sypać. Jutro jeszcze gorzej niż dziś. Ja nie wiem, co to będzie. Nie poszłam do sklepu, bo miałam dzisiaj być w sklepiku. Nawet tam jakieś osoby się zgłaszały, czy będę. No i mówiłam, że będę. No niestety, nie mam jak dotrzeć, bo nie dałam rady wyjechać. Dzisiaj mam też spektakl, więc no, po prostu śnieżny Armagedon. No jak widzicie za mną, to jest ogród, jest tak zasypany niesamowicie. No i chyba się stąd nie ruszę do jutra. Wydaje mi się, że będę tutaj niestety uziemiona. Aczkolwiek, no, jest co robić, słuchajcie, bo tak zaniedbałam już dom. Sprzątanie czeka. Zobaczycie za chwilę przebitki tu z domu. No i pokażę wam już jakieś przygotowania świąteczne, w sensie nie świąteczne oczywiście, tylko przedświąteczne. Lekkie już ozdabianie domu i studia. No jak widzicie, też jestem już w swetrze świątecznym. Czas na swetry świąteczne oficjalnie się zaczął. No, będę wam też pokazywać taki mikro haul, kilka rzeczy, które są już w takim nastroju świątecznym. Może byście chcieli sobie je zakupić właśnie na okres świąteczny, żeby poczuć ten klimacik. No i teraz będziemy przechodzić, słuchajcie, dalej, bo pokażę wam przebitki właśnie z ogrodu i z tego, co robię. Także pierwszy film, vlogmas, nie wiem jak to nazwać, bo na pewno nie będę nagrywać filmików codziennie, jestem bardzo zapracowana. Wiecie, nie mogę po prostu, nie mam czasu, żeby codziennie kręcić i wstawiać, bo to jest wbrew pozorom bardzo czasochłonne, takie wstawianie filmów, robienie okładek, nagrywek i tak dalej. Także co kilka dni będę wam pokazywać różne nowości świąteczne, nowe dekoracje, będziemy sobie to tak stopniować. Coraz więcej dekoracji. Robiłam też dekoracje sklepu wczoraj i dzisiaj miałam zamiar wam nagrać przebitki, ale no niestety nie udało się, więc w przyszłym tygodniu sklep, teraz tylko krótki filmik wprowadzający z mini haulem. No także lecimy dalej. No i oczywiście, jeżeli możecie, to tam zasubskrybujcie kanał i dajcie polubionko. Słuchajcie, no jak już święta, to święta. Może w święta tego nie być. To jest bardzo prawdopodobne, zakładając, że zwykle na gwiazdkę są roztopy i ciepło. No to teraz mamy. Patrzcie, jakie zaspy niesamowite. No patrzcie, to jest widok od nas z okna. Nie zdążyłam ściągnąć dachu, bo miałam go ściągnąć, jak nie padało. Tymczasem, o, już jest śnieg, nie ma szans, aż całkiem zejdzie śnieg. Uff, chodziło mi oczywiście o ten materiał. Patrzcie, co się dzieje. Cały czas sypie, nie mogę wyjechać. Nie mogłam pojechać do sklepiku w Wieliczce. Sprzątam w domu tymczasem, bo wiecie, święta, święta. Widzicie, sprzątanie już przygotowane. Drewno do kominka przygotowane. W kominku się pali. Jest bardzo nastrojowo. Widzicie, Rysiu, o, jaki słodziak, patrzcie się. Rysiu, no Rysiu. No, bolisz mnie, tak. Słodki, kochany, jest taka kulecka, bo jest, ma dużo futerka na zimę. O, dobra, trzyma mnie, patrzcie, trzyma łapą. Trzyma łapą i nie wypuści. No, także jest przytulnie. Dywany już są zimowe od jakiegoś czasu. Także, jak widzicie, tu wszystko wyjęłam na wierzch. Nic nie zwisa na ziemię, bo będę odkurzać poważnie. Ale ocieplacze okien już są bałwany. Także już jest jakiś klimacik świąteczny. Lampki, ten akurat mam te cały rok, ale zaraz je zapalimy. Nawet lekka iluminacja świąteczna, żeby było miło. No i chyba zawieszę dzisiaj te girlandy, skoro jest troszeczkę czasu. Nie muszę się bardzo jakoś spinać, bo zwykle to sobota jest szalona. A patrzcie, tu się suszą rzeczy, bo po prostu zmokły. Tu na śniegu, tu płaszczyk suszę trochę, buty całe zaśnieżone. No niesamowicie jest, po prostu niesamowicie. Piękne to jest, tylko że a, jest kłopot z innymi rzeczami. I słuchajcie, kupiłam coś takiego, to wam chciałam od razu pokazać, zanim będzie haul lumpeksowy. Kupiłam sobie taką jakby organzę, to jest takie indyjskie, wiecie, jak te kobiety się owijają tymi chustami. Bardziej do ozdoby chyba, bo to nic nie daje.
ręcznie haftowane w takie gwiazdki. Będzie pięknie wyglądać właśnie na święta. Ja kocham takie rzeczy na święta. Tu mam na razie pod spodem jeszcze ten obrus taki normalny, ale myślę, żeby to położyć samo albo na takim gładkim, czerwonym tle i wtedy będzie to przepięknie wyglądać. Piszcie, co sądzicie. Mnie się to bardzo podoba. Jest bardzo, bardzo ładne, takie różowe, transparentne, ze złotymi gwiazdami. Kolejny etap dzisiejszego planu. Będę zdejmować tą jesienną dekorację i tutaj dawać papierowe gwiazdy i je jakoś podświetlę. Może właśnie zrobimy te śnieżynki tutaj, żeby coś inaczej było. No w każdym razie to odchodzi, to zostaje, bo ta latarynka akurat jest bardzo, bardzo, bardzo zimowa moim zdaniem. I wygląda fajnie w każdej porze roku w zasadzie. Więc dzisiaj już przygotowuję studio. Choinka będzie następnym razem. Będziemy to dawkować, słuchajcie, bo nie chcę, żeby to się zdarzyło tak nagle po prostu. Patrzcie, jak zasypało okno. No niesamowicie. No i jest taka tym razem, o, zimowa. Wszystko na niebiesko i na biało. Też mi się podoba, powiem wam. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Tutaj tą choineczkę, a chociaż zastanawiam się, czy w tym roku dawać, poradźcie koniecznie, czy dawać tą choinkę tutaj, co zawsze była w tym miejscu właśnie dokładnie, czy zostawić tak prosto właśnie z tą latarenką. Może nie będzie tak rozpraszać w czasie filmów. A choinkę mogę dać wszędzie w sumie, na dole też. Tutaj dałam na razie spódnicę tiulową, bo mi się skojarzyła z tymi wszystkimi tiulami, ale oczywiście tak nie zostanie. To jest taka na chwilę moja taka inspiracja, tiul tej zimy. Także koniecznie dajcie znać, dawać tu choineczkę, czy zostawiać już tak, jak jest teraz i po prostu taka zimowa będzie na całą zimę już. Moja typowa stylówka, od razu wam kręcę. Cieplutkie leginsy, bo naprawdę jest chłodno. No i ten mój sweter taki XL, oversize. Z reniferkami, z wełny, ręcznie robiony. Uwielbiam go w zimie. Po prostu go kocham, słuchajcie. Tu jeszcze się was chciałam poradzić, bo zrobiłam taką, jak widzieliście, taką czołówkę tylko na grudzień do świąt z tą moją laleczką. Pokażę wam od razu. To jest wiktoriańska lalka, jest ciemnoskóra. Celowo kupiłam ciemnoskórą, bo mam mało lalek ciemnoskórych. Jest bardzo, bardzo piękna. Ona jest z lat 90. Zobaczcie, jaką ma przepiękną buzię, ma przecież piękne loki ciemne i taką czapkę właśnie typowo wiktoriańską, toczek, śliczne włosy ma, takie polokowane, no i ma piękny, przepiękny strój wiktoriański na sobie i łyżwy, bo to jest łyżwiarka i gra ona melodię, jak słyszeliście, bo to jest autentyczna czołówka, to jest autentycznie melodia tej właśnie pozytywki, nazywa się ona Victorian Skater. No i naprawdę jest przepiękna. Nakręcę wam tak na chwilę jeszcze, bo to całkiem inaczej na żywo. O! Ma kolczyki w ogóle. Ma śliczny ten płaszcz z futerkiem. Pokażę wam też te łyżwy. Oczywiście można jej regulować nóżki, może mieć też w dół tą nogę, ale fajnie wygląda, jak jest ta noga taka właśnie z łyżwą do góry, bo ona wtedy wygląda jakby płynęła, jakby jechała na tej łyżwie. No i teraz w okresie świątecznym sobie będzie tutaj stała właśnie, pasuje. Słuchajcie, chciałam wam przypomnieć o sweterku, bo kiedyś ktoś już mnie pytał, ale był sprzedany niby. No niestety nie doszło do finalizacji transakcji, jak to bywa czasem. Mimo najlepszych chęci coś tam nie pyknie. No i ten sweter właśnie taki ala świąteczny, można powiedzieć, że świąteczny, jest do sprzedania. Tu jest głównie mohair w składzie, to jest vintage sweter od St. Michael's. I to jest duży rozmiar, 16-18, ale może być też oversize na mniejszą osobę. Piękny, przepiękny kolor, naprawdę ma niesamowity kolor, jest w dodatku bardzo cieplutki, można go nosić jakby tak na podkoszulek sam nawet, chociaż raczej z długim rękawkiem, bo wiecie, mohair nie jest taki niegryzący, że tak powiem. Według najnowszych trendów można by sobie też pozwolić na noszenie tego swetra z paskiem, bo będę o tym mówić oczywiście w filmiku o trendach na nowy rok.
Mam przepiękny pasek ze skóry, taki vintage. On ma taką monetę tutaj nawet. Starożytną jakby. Może nie starożytną, ale na pewno nie jest to taka nowa. Chyba tam jest królowa Wiktoria na tym, albo mi się wydaje. Czyli jakaś staroangielska. Bardzo fajny pasek ze skóry. Jedyne co, to tutaj ta klamra widać, że jest vintage, bo jest taka lekko odrapana, ale wiecie co, to nawet moim zdaniem dodaje temu paskowi trochę takiego smaczku właśnie. Bardzo piękny kolor, bardzo podobny do swetra, więc przymierzę Wam za chwilę ten sweterek właśnie z tym paskiem. Mam też drugi cieńszy pasek z zamszu, też jest vintage i ze złotym. Tamten jest ze srebrnym, ten jest ze złotym. No i ten pasek, myślę, że to będzie taki rozmiar ML. Podobnie zresztą jak ten. Tak, ten też raczej nie będzie to S, ale spróbujemy go zmierzyć. Także będę miała dla Was taki piękny świąteczny sweter, taki mikro haul właśnie. I drugi pasek. Ten ze złotymi klamrami. Ze złotą klamrą. Zobaczcie, brudne lustro, ale właśnie będę sprzątać dopiero teraz. Mam też pasek taki vintage, z dobrego materiału wykonany. On jest skórzany, słuchajcie, natomiast od spodu jest skajowy, a od wierzchu jest skórzany. Ma piękne ozdoby, bardzo właśnie coś takiego mi się kojarzy ze świętami. To jest pewnie jakiś niemiecki, tyrolski pasek, ale patrzcie jaki jest... Jak jest pięknie wykończony, idealnie właśnie pasowałby do kreacji świątecznych. Także też mógłby być właśnie do czegoś takiego. Potem postaram się Wam też zmierzyć w holu do czegoś jeszcze innego ten paseczek. Na przykład do tych spodni. Jeden piękny pasek ze srebrną sprzączką. Jest granatowy, pleciony z rypsu i ze skóry. Bardzo ładne. I takie plecione paski są super, bo będą na każdy rozmiar. Może być i do jeansów, i do po prostu, tak na wierzch, do płaszcza, do sukienki, do czego chcecie. Słuchajcie, prawdopodobnie będę odsprzedawać też tą sukienkę. Piękna, może być właśnie jako sukienka świąteczna. Jest to sukienka z wiskozy, rozmiar M. Jest na mnie minimalnie duża, ja oczywiście byłam w niej w zeszłym roku na święta. Jest śliczna, przepiękna. Zobaczcie, jak tutaj jest haftowana. I na przykład ten pasek właśnie pleciony by fajnie do niej pasował. Mógłby być, jak najbardziej. Jeszcze jedna, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która mogłaby pasować do tej sukienki dla kogoś. Patrzcie, kolor. Przepiękne bordowe buciki. Ale niestety rozmiar 41, więc mnie się ten kolor niesamowicie podoba. No i jest to super jakość też, zobaczcie, 100% skóra, tutaj nawet jest jeszcze naklejka, więc one naprawdę były tylko co pewnie kilka razy włożone. Wszystko skóra, nawet spód jest ze skóry i naprawdę są jak nowe, zobaczcie, prześliczna, w środku też jest przepiękna skóra. Marka Pacros. No, naprawdę piękne. Nie za duży właśnie obcas, dosyć stabilny taki. Myślę, że to jest 6 cm około ten obcas. Jak ktoś ma rozmiar 41 i taki kolor by się Wam podobał, to Was mega zachęcam do tych butów, bo no, są przepiękne, naprawdę są przepiękne. Tak, sukienka dla przypomnienia. Tak wygląda. I włożyłam ten pasek, a nawet włożyłam te buty, słuchajcie. Są duże, za duże na mnie, ale zobaczcie, jaki mają super, super krój. Kolorystyka ekstra do tego. Mają już takie ciemniejsze elementy, więc właśnie na przykład do tej sukienki z tym czarnym ekstra. No jak widzicie, jest trochę na mnie luźna, więc spokojnie na rozmiar M, na luzie, tak, że tak powiem. No, słuchajcie, sprzątanie mnie czeka dzisiaj duże domu, więc się już z Wami żegnam. Taki na dobry początek grudnia vlog. Dzisiejszy, jutro Was bardzo serdecznie już zapraszam na nowy filmik. Zabieram Was do Lumpeksu. Nie wierzę, że w tym sklepie nie byłam. Zobaczycie jutro. O godzinie 15. Tymczasem do zobaczenia, kochani, buziaki i do zobaczenia w różnych
filmikach świątecznych, nieświątecznych, ale wszystkie będą już w klimaciku i w każdym pokażę Wam coś drobnego świątecznego. Także bye bye, trzymajcie się cieplutko w ten weekend.